Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu i witam was w ostatnim, prawdopodobnie ostatnim odcinku z gry Gothic 1. Moi drodzy, przypominam na samym starcie o łapka w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że na dole jest mój drugi kanał, możecie wpaść, o tym, że jest Instagram, a my kontynuujemy naszą przygodę, słuchajcie. Wchodzimy, ja tutaj zaoszczędziłem wam, słuchajcie, tego, żeby tego czasu, w którym musiałem tutaj przemierzyć i po prostu spotykamy się tutaj na samej już praktycznie końcówce. Tak mi się wydaje przynajmniej. Patrzyłem, słuchajcie, bo zastanawiałem się, czy nie cofnąć tego Urizaela, Urizaela czy coś. Ale okazało się, że ten spell, który z tego jego, wiecie, wiecie o co mi chodzi, nie? Ten kamień, okazało się, że jest tak OP, że wystarczy, że raz go użyję, a wszystko, kurwa, w przeciągu 3 sekund i na odległość 10 metrów praktycznie umiera. Więc, no, pozdro. O, tak powiem, pozdro. A my wracamy tam, gdzie w poprzednich odcinkach miałem problemy. Wiem, że już zaczyna się robić ciemno, ale jeszcze korzystam z światła dziennego, że jest 19, słuchajcie. Dobra. Gniew Inosa okazał się w teorii najlepszym tutaj bronią, więc sobie go założymy i oczywiście na speedzie tam lecimy. Nie ma co. Ja będę miał tutaj pod ręką już pierścień śmierci. Jest to gigantyczna broń. No, nie ma lepszej broni. I tyle, słuchajcie. Nie pamiętam do końca, gdzie to się szło. Nie tutaj. Podziemie chyba. Wydaje mi się, że jestem nieomalże pewny, że w podziemie, aczkolwiek patrzcie to. Ja wam tylko zaprezentuję. Co kurwa? I no, jak poprzednio sprawdzałem, to działało to z niebo lepiej, żebym tak to przynajmniej niebo lepiej. Ale dobra, nie wiem czy tędy, możliwe, że po prostu tutaj pod ziemię, więc chodźmy tam pod ziemię. Nie ma co nawet ty to coś, to wydaje mi się, że jednak to nie będzie aż takie łatwe jak sądziłem. Bo coś, nie wiem dlaczego się nie skastował spelik. Może i ilość razy, słuchajcie, w których powiedziałem, nie wiem dlaczego nie skastował się spelik, licząc, że gram w League of Legends ogólnie, jest kurwa kolosalna, wam powiem szczerze. Jest kolosalna. Grałem w League of Legends. Właściwie już można powiedzieć. Dobra. Czy to jest odpowiednie miejsce? Tutaj pamiętam się, tutaj się wahałem, gdzie tu przejść. Tutaj w końcu otwarliśmy te drzwi. No nadal mamy ten mieczyk. Coś tam Inosa, ale... Okej. Okay. Tutaj jest czysto. Dobra, save ich i jesteśmy na tym naszym moście, tak? Gdzie praktycznie nic nie potrafiło zabić tego kolesia. No mam nadzieję, że teraz... Dobranoc? No nie gadaj mi tu. A nie, no dostał obrażenia, dobra. Dostał, ale myślałem, że po prostu go zabiję. To chyba miecz był lepszy, tak szczerze powiem wam. Miecz był, wydaje mi się, lepszy. 10 tysięcy za kolesia dostaliśmy, ale spoko. Mamy tu jakiś miecz, mamy ten. Ważne, żeby zapisywać. No i wreszcie mam łącznie, nie wiem, milion tych potek, więc wreszcie je zacznę używać. Ile w ogóle mam łącznie? Mamy 37. No to nie jest dużo. Patrzyłem jeszcze, czy mogę
dać sobie coś w mana, ale nie miałem punktów umiejętności. No teraz mam, ale no teraz to już się nie będę cował, bo teraz zostało nam chyba z 10 minut gry, więc bez kitu. Bez kitu, bez kitu. O nie! Kastuj to! Nie, nie dobrze. Trzeba się oddalić na pewną odległość. Dobranoc. No jest wysoko, jest mocny. To jest mocny spelik. Nie powiem, że nie. I zaraz mamy poteczkę za 100, więc to jest spoko, wystarczy, że nie muszę tam szukać tych potek, więc od razu mogę sobie tego owego. Dobra. Nawet chyba nie muszę nikogo szczególnego namierzać. Dobra. Wydaje mi się, że ten miecz byłby lepszy, no ale dobra. No ale mamy to, da się jakoś z tym żyć. Jest w miarę gites. Aha, ale w teorii martwy. To jest najważniejsze. Mana i lecimy dalej. Oj, które wybrałem. Dobra, teraz trzeba powkładać tu chyba te wszystkie miecze, które zebraliśmy. Mam nadzieję, że mamy wszystkie, bo jak nie, to jest lipa. Dwa. Trzy, cztery, już się bałem, i pięć, pyk, no jest sztosik, mamy wszystkie miecze, czyli ostatecznie mamy logo Gotika i wchodzimy. Z kim nam przyjdzie się mierzyć? Co to jest kurwa za amigos? Co to jest za... Tak teraz przez to, że raz... Sardas! Co ty kurwa robisz tu? Sardas! Ty mnie nie wkurwiaj! Co ty robisz? Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj To mogłeś mi uważnie. pomóc! Jak się tu... Śniący O jest właśnie, no... blisko. Jak się Wykorzystałem tu... całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać Dobra. śniącego Może mi się z tego uda. świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. Co myślisz, Sardas? Co ty odpierdalasz? O nie. Jesteśmy zgubieni i samotni. Dobra, sprincik na 5 minut i jest. Będzie gites. Nie no, teleport do magów ognia, to ja sobie to może wyłączę, kurwa. A dobra, już walić, nie chce mi się. Po prostu pod zero będę miał. Gites. Dobra, czyli stop, żebyśmy się skumali. Stąd przyszliśmy, jest 1, 2... 3 i 4, a miało być 5 szamanów, ale dobra. Niech będzie. Powiedzmy, że chyba o to chodzi, mam nadzieję. Ale płytki to, kurwa, nie wiem kto tu położył te płytki, ale słabo mu wyszło. Dobra. I mana, cyk. I lecimy dalej. Mam spocony nohal.
O kurde, myślałem, że to już koniec jest, a tu jeszcze mamy jakieś takie skakajkowe rzeczy. No dobrze. O kurwa, tylko żebym się tu nie zgubił, bo mi się znowu nie chcesz. O, siema. Poczekaj chwilę. Co ty taki szybki jesteś, ty? I co teraz, pajace? Oprócz śmierci to chyba nic, co? Dobra, Gites, oni padli, lecimy dalej. No mówię, to jest mocne. Myślałem w sensie, że ściąga wszystko dosłownie na hita, że jest, to jest, wiecie. Ale nie, aż tak nie, ale i tak jest mocne. Ale... I koledzy... Panowie... Nareszcie, znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie. A to co to przybyciu. Jest, kurwa? On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! Ty no, obawiam się, że... Powiem wam tak. Może pójdźmy w inne miejsce, co? Bo wydaje mi się, że tu nie mam za bardzo jak co zrobić. Mój chłop jest tu strong. Więc na razie save'nijmy i chodźmy sobie pozwiedzać, co? Wydaje mi się, że muszę te... Wiecie, po prostu rozwalić najpierw te serca, potem będzie Gites. A może najpierw muszę zabić Śniącego, a potem będzie Gites w sumie, to nie wiem. Pierśni śmierci. No bo będzie ciężko jeszcze, jakbym miał miecz, to bym go pokonał, ale chłop mnie tam... Chłop mnie robi jak chce, chyba że trzeba to taktycznie ograć, wiecie. Ściana lodu, chłop się nie rusza, pyk i kastujemy. Ściana lodu, pyk, chłop się nie rusza i kastujemy. Chyba tak to trzeba zrobić. Możliwe, że tak jest. O, Xarda znowu se umarł. Ty, no to nie, to jednak chyba wszystkie drogi tutaj prowadzą do Nilu. Chyba wszystkie drogi prowadzą do tego ziomka, czyli trzeba to taktycznie po prostu ograć, okej. Spoko, no to trzeba tak. Trzeba się przygotować. Śmierć ożywieńcom, to sobie możemy zostawić, rzecz jasna. Co tu mamy jeszcze za spele? Teleporty to wyłączymy, bo to przecież kurwa po co to komu? Komu to potrzebne? Śmierć ożywieńcom to mamy już ten. Przemiana w żółka, wsząszcza to raczej useless. To sobie ustawimy pod czwórką. Tego nigdy nie użyjemy bez 465 punktów many potrzebne. Więc pozdro, bryła lodu to się nazywa, albo lodowa fala po prostu, czyli dobra. No i tyle mi... O, a to co to było? Tchnienie śmierci. No to brzmi jak coś, co chcę mieć, wiesz? Pokaż to, co się z tym robi. A, to jest ten, co używał ten koleś, ja wiem o co chodzi. To jest mocne, no. To mówiłem, że to jest jakiś taki chłop tam... O nie, ty, co jest grane, stop. To mi nie wygląda na to, że ten tego owego tu nie byliśmy chyba. O! Eliksir. Eliksir siły, zwinności, pogrzeb. O! O!
Chyba, że na koniec, sam koniec dostaniemy to, ale dobra. Eliksir życia. Super, ty, ale będziemy dokokrzeni. No na koniec, no ale... Eliksir władzy. No, sporo tych eliksirów mają. To są te, nie wiem co, to są te ziomki co ten, czy nie? Chyba nie. Jezu, ile tu rzeczy jest, dobra. Czyli to się szykuje jakiś kurwa giga fight. Mi się coś wydaje, gala fighter. Jeszcze skrzynka. Jeszcze zapiszę, aby wiecie, jak będziemy używać wytrychów, to żeby nie stracić na sam koniec. No dobra. A może zobaczymy tutaj przebudzenie śniącego. Zbliża się ostateczne rozstrzygnięcie. Jestem już bardzo blisko leżenia śniącego. Xardas pojawił się niespodziewanie, udzielając mi rad przez najbliższą walką. Muszę przebić serca 5 orkowych kapłanów 5 mieczami, którymi mam ze sobą. To jedyny sposób na pokonanie śpiącego. Brzmi co? Brzmi podejrzanie łatwo. Dobra. No ważne jest, żeby tego kolesia tam pokonać. Z mieczem by było łatwiej, a teraz trzeba kombinować z magią, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Bo jak nie wyjdzie, to jest chuj. No powiem szczerze. Tu jeszcze coś jest? Tu chyba nie byliśmy. Brzmi jak... to mi wygląda jak kolejne fajne rzeczy. Nie, no powiem wam tak, jak dostajemy nagle z pizdy 300 many i 400 życia, to znaczy, że coś jest nie tak. Coś, to zaczyna się, to będzie grubo. Już nawet nie patrzę, co biorę, nie? No to nie ma sensu. No dobra. Może tu po prostu eliksirki. Wy coś widzicie w ogóle? Widzę tak średnio, to raczej, jeżeli oglądacie to w dzień, no to chyba nic nie widzicie, ale dobra. Skastowałbym światło, ale obawiam się, że jak skastuję światło, to i tak jak mnie zabiją, a pewnie zdarzy się to sporą ilość razy, to wtedy no będę musiał kastować to od nowa, mi się nie chce. To chwilę. Dobra, szczerze nie wiedziałem, że śniący wygląda jak Cho'Gath z LoL'a, ale okej. Możemy zabić? Nie, nawet nie chcę próbować zabić Xardasa. Pewnie się nie da. Chociaż ciekawość mnie zżera, ale dobra. Czyli tak. Pierścień śmierci mamy pod 4, czyli to co potrzebujemy. Śmierć ożywieńca mamy pod 5, a lodową falę mamy pod 6. Czyli musimy Gagatkowi dać lodową falę. Chłop wtedy będzie w szoku. Mówi, co to się stanęło się? A my mu pyk i chłop pada, łącznie ze wszystkimi nowicjuszami koło siebie. Dobra, taki jest plan. Save. I teraz tak, słuchajcie. Ostateczne przygotowanie do bitwy. Mianowicie, plus 5 życia, pyk. Plus 10 życia, pyk. Plus 15, plus 15. Nie, minut to jest łącznie. 30, 45, 60, 90 i 105. Ile mamy teraz życia? No, o jakieś 150 więcej niż mieliśmy wcześniej. 150 to jednak wam powiem dużo jest. A jak tam z maną wygląda? Z maną dostaniemy 15, 30. No to jest w ogóle, zobaczcie jak ten nasz pasek leci. 60 to jest kolosalnie dużo. 90 many to jest niewyobrażalnie dużo. Bonus do zręczności i siły, bonus do zręczności i siły. I 8, 16, 24. Kurwa, za dużo liczenia, ale w chuj tej siły teraz mamy. Mieliśmy 105 albo coś takiego, 100 siły, teraz mamy 180. Pozdro. Pozdro. Ej, potki teraz za 30 są uses, bo mamy ze 100 many czy coś takiego. Ile mamy many? 70? Mano. 127, okej. Okay. Daleko do 70. Dobra, napój przyspieszenia. No i śmigamy, kurwa. Tylko sobie przygotuję jeszcze tutaj.
Save. Będzie wam ciężko, powiem, nie wiem, co ja mam zrobić. Nie, to nie działa. A jakbym miał miecz, to by działało, nie? Kurwa, nie wiem, jak co mam zrobić, nie? Nie wiem, jak mam to zrobić. Może po cichu trzeba gdzieś bokiem, chłop w szoku. Wiesz, a my od pleców... O! Ty... Szczerze nie sądziłem, że to będzie działać, to moja taktyka, ale spoko. Jeden. O Jezus, bardzo mi się to nie podoba. Sześć. Sześć. Nie, cztery. Padł? Nie padł. Sześć. Pyk. Cztery. Dobra. O, coś do mnie strzela. O kurwa. Kurwa, ale to jest ciężka bitwa. To jest zbyt ciężka bitwa, panowie. Facet wziął nogi za pas. Niesamowite, nie? Jak w 15 mnie bijecie. Tacy fani jak w 15 są. Ale jeszcze bonusy do zręczności mam, okej. Też możemy sobie łyknąć. Napój przyspieszenia. Eliksiry, pyk, pyk, pi, pi, pi. Jesteśmy magami, jesteśmy magiem. We are a mage. Psy. Mage, sy. Nie, podnieśmy te napoje. Save ich może nie tutaj, może save ich tutaj. Muszę pamiętać, pierścień śmierci mam pod czwórką. No i git jest, dobra. Uda się? Uda się skastować. Dobra. Oj. Dobra, oddalamy się tutaj. Pyk. No pewnie, że tak. Proste, że tak. Kurwa, ty za blisko jesteś, amigo. Dobra. Jesteś tu czy nie? Czy se używam? Nie, nie macie. A, jesteś. No to jednak ma daleki. Oj, nie wiem czy dobrze zapisałem, ale jebać. A ten mag to co się z nim stało? On se padł, tak? Gość przestał się ruszać. Kurwa, niestety ten nas bije cały czas, ale dobra. Ty na śniący nie jest aż... Oj! To już jest niedobrze. Dobra, ewakuacja tak zwana jest zrobiona. Co on taki szybki jest? Co to jest, kurwa? Halo, halo! Co tu się odpierdala? Czekajcie, bo spanikowałem, no. Pyk! I pyk jeszcze raz. Pyk. No to jest kurwa mocne combo, wam powiem. Dobra. No nie jest to tak emocjonujące, jakbyśmy pewnie walczyli na pięści, co nie? Ej, dobra, słuchajcie, bo to jest dłuższa. Ja sądziłem, że to raczej ten odcinek będzie krótszy.
a raczej mu bardziej daleko do niżej, dalej mu niżej i bliżej, więc czekajcie, ja sobie tylko zasłonię żaluzję, słuchajcie, zasłaniam żaluzję i oświecam światło, jest tosik, co nie? Oj, zacięły się. Dobrze, dobra. Będę pewnie trochę prześwietlony, ale szczerze wydaje mi się, że lepiej, niżeli będę prześwietlony, niżeli kurwa niewidoczny. Bo już będzie tak w pizdu ciemno, więc... no, jestem prześwietlony, ale... Ale chyba lepiej prześwietlony, niżeli niewidoczny. Dobra, zapisz. Znaczy mogę to zmienić, ale nie chce mi się. Lecimy dalej. To już ostatni odcinek, powiem wam. W 4 dni przejdę tą gierę, jeżeli ją przejdę. No nigdy nie zdarzyło mi się przejść tak długiej gry w 4 dni, ale spoko. Pyk. Ciach. Dobra, tu się jakiś nam... ziomuś pojawił, ale... nie na długo. Oj, albo na długo? Kurwa, silny jest, kurwesyn. Nie trafił? Oj, kosztowało go to życie, czy nie? A, ma zero życia, halo. Może go z miecza dobiję. Ho, na solo. A, żartowałem. Nie trafiłeś. No i kosztuje cię to życie, gościu. Dobra, gites. No, powiem wam, nigdy nie byłem tak gigapotężnym magiem, jak jestem teraz, więc... w ogóle nigdy nie wybieram ścieżki maga w grze. Tak jak mówię, raczej... a szkoda może. Może ścieżka maga w grach jest koks. Dobra, dwa serca już są. Zostało jeszcze... o. A nie, to opętany nowicjusz. Jestem ciekaw, gdzie ten ziomuś zdech, co... pa, cyk, dodge. I teraz... kolejne serducho. Jeszcze raz. Pyk. Dobra. Pyk, lodowa fala. I pyk. O kurwa, nie trafiła go lodowa fala, niedobrze. Bardzo niedobrze to jest. Możemy teraz zrobić tak. Pyk, trafi. Oj, obawiam się, że skurwesyn jest odporny na to. O, prawie dostał one shota. Dobra, no ale głupia jest ta walka, ale podoba mi się. Ja się emocjonuję, wiecie. Ej, no chodź tu. Dobra, zginiesz czy nie? Dobra, dobranoc. Poteczka. Poteczka. Saving. No powiem wam tak, w sumie to nie wiem, czy to jest, czy które bym... tak na początku myślałem, że miecz będzie lepszy, nie? Ale ten chłop nagle se padł, my poszliśmy z lewej strony, taktycznie ograliśmy chłopa, więc pochczam. A w ogóle, czekajcie, w ogóle nie, wydaje mi się, że mogło być tak, słuchajcie, że tutaj miałem widok ustawiony na 100%, co nie? I teraz se ustawiłem, słuchajcie, dopiero na 300. Mogłem tego nie zauważyć. Pewny nie jestem, mogło tak nie być. Mogło być dobrze, ale mogło też nie być. Dlatego jeżeli zobaczymy potem, jak wyjdziemy jeszcze. O ile wyjdziemy, dobra. Dobra, easy. A ja jeszcze patrzę, czy mogę punkty umiejętności wydać XD. To nie ze mnie, kurwa. Ale mi już gardło, to tak mnie boli, słuchajcie. Już czuję granicę, nie? Że jakby jeszcze miało być 10 odcinków, to nie dałbym... proszę, niech będzie taka scenka. Jest, dobra, teraz widzicie. Jakbyście nie widzieli finałowej kascenki, to by było XD trochę. A ciekawe, czy jakby miał... jakbym... o, więc to jest logo Gothica, o proszę. Czy jego twarz to jest po prostu, a. Ciekawe, czy jakbym był ubrany w inną rzecz.
Ciekawe, czy mam ten miecz, czy to jest ten miecz, który ja mam, czy to jest jak to wiecie. I czy jakbym był ubrany w inną zbroję, to raczej chyba... Chyba... O, to my tak potrafimy? Ale był efekt 3D. Ciekawe, czy jakbyś miał 3D okularki, jakbyś założył, jak masz, to załóż, to zobacz, czy będzie... Chociaż nie wiem, czy to tak działa, ale możliwe, że nie wiem w sumie, jak działa 3D, ale chyba tak, nie? Że po prostu możesz sobie zobaczyć na zwykłym monitorze, po nie? Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru, znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. Stefan Njul, Alex Brungerman, Michael Hug, Hugge. Moi drodzy, no to nie była najlepsza gra, w jaką grałem kiedykolwiek w swoim życiu. To nie była najwybitniejszy RPG, jakim miałem styczność kiedykolwiek. Ale o, Rafał Marciński. Ale chciałem powiedzieć, że moi drodzy, ta gra jest fajna i świetnie się przy niej bawiłem i mam nadzieję, że wy bawiliście się ze mną tak samo świetnie, jak ja, moi drodzy, bawiłem się z wami. To tyle, wyskakują napisy i to tyle, więc moi drodzy, trzymajcie się ciepło. O, teraz jestem. Życzę wam miłego dnia. Mam tu gdzieś pełny ekran, czy to działa? Czekajcie, zrobimy już chwilę, dajcie mi chwilę. Nie byłem na to przygotowany, myślałem, że wiecie, zazwyczaj po końcu tego jest, wiecie, o, prosta piła. Słuchajcie, to była niesamowita przygoda, mam nadzieję, że tak samo jak ja się bawiłem z wami świetnie, tak samo wy się bawiliście ze mną świetnie. A w ogóle normalnie ta kamerka ma rozmiar 16:9, a nie wiem, ostatnio coś się zepsuło i nagle nie ma 16:9. To było dziwne, ale jakość spadła, bo to nie jest jakość tej kamerki. Ta jakość tej kamerki była lepsza, mimo tego, że to jest HD kamerka, to ten. Dobra, mam nadzieję, że bawiliście się tak samo świetnie, jak ja bawiłem się razem z wami, razem z tą grą. Mam nadzieję, że wy bawiliście się równie świetnie razem ze mną jako prowadzącym tych odcinków. Byłbym zaszczycony, jakbyś napisał komentarz, że tak jest. Albo co było źle, co było dobrze, co zmienić, co naprawić. Przypominam na samym końcu łapka w górę o komentarzach, o subskrypcjach. No koniec, to już musisz zostawić. Musisz wejść na kanał Czechów Rock, na Instagramka, pyknąć tam lajka, followka, no byczku. I moi drodzy, widzimy się w następnej serii. Na tym kanale. Trzymajcie się ciepło i życzę wam wszystkim miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Żegnaj się z kolonii. Pa, pa.